Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. No i co? Kto? No, Tomasz Olbratowski dzisiaj bez torebki, dziwnie wygląda, ale... Ale będzie. Ale z dwoma pomponami. A. Dobrze, słuchajcie, ważne sprawy. Są w historii naszego kraju daty ważne i inne. 1 grudnia mieliśmy 56. rocznicę, bardzo ważną dla mnie, dla wielu. Otóż 1 grudnia 1968 roku paprykarz szczeciński po roku produkcji otrzymał jak najbardziej słusznie znak jakości Q. Dlaczego Q? Bo paprykarz był tak dobry, że kto go spróbował, ten mówił z pełnymi ustami: o Q, jakie dobre. Pierwowzorem paprykarza szczecińskiego była afrykańska potrawa Tiep Bou Dien Senegalis, co można przetłumaczyć na polski jako protoplasta polskiego paprykarza szczecińskiego. Kiedy paprykarz, ta cudowna pulpa składająca się z ryżu, delikatnych kostek rybnych i mazi pomidorowo-paprykowej, dostawał w 1968 roku ten znak Q, miałem wtedy 7 lat i byłem 7-latkiem. Byłem pełny marzeń, bo dziś jestem tylko pełny. Pierwsze moje próby paprykarzu szczecińskiego giną w mrokach niepamięci, ale wiem, że w mojej młodości był on zawsze obecny. Pisałem o tym, ta konserwa to szaleństwo miłości. To młodości też, to pierwsze miłości, pierwsze pocałunki. Oho, jadłeś paprykarz. Wszystkiemu temu towarzyszył właśnie on, ten paprykarz szczeciński, w akademickim pokoju wśród brudnych łóżek i niepościelonych naczyń. Co jest najcudowniejsze w paprykarzu szczecińskim, to fakt, wspominałem o tym też, że stwarza on jedyną okazję, by jeść chleb z ryżem. Nawet chleb z masłem i ryżem. Albo bułkę z tymiżże. Nazwa paprykarz szczeciński nigdy nie została zastrzeżona. Dlatego obecnie na rynku możemy znaleźć wiele podróbek słynnej konserwy, tak czytamy w internecie. I widzicie, szczęśliwi ci, co jedli oryginalny produkt. Starość ma jednak swoje plusy.